Chciałbym zaproponować taką krótką refleksję na temat splotu religii i polityki. Osobiście jestem zdania, że nie jest dobrze, żeby te dwie rzeczywistości się na siebie nakładały, czy żeby były ze sobą splecione. Ideałem jest dla mnie rozwiązanie zaproponowane przez autorów Konstytucji Amerykańskiej, którzy uznali, że najlepiej między religię a politykę wprowadzić taką granicę jasną, jak oni to nazwali, wall of separation, czyli taki właśnie mur oddzielający te dwie rzeczywistości. Sprawa polityki jest sprawą publiczną, dobra wspólnego. Jak ją się reguluje, no to właśnie konstytucja na ten temat wiele mówi, czy w ogóle głosowania, politycy, którzy zajmują ważne stanowisko, kierują się przede wszystkim dobrem wspólnym. Natomiast sprawa ich przekonań religijnych jest ich prywatną sprawą, którą mogą rozwiązywać w ramach wspólnot religijnych. Jednak jest to pewien ideał, który bardzo trudno w praktyce zrealizować i często dochodzi do właśnie splotu czy nakładania się tych dwóch rzeczywistości. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych politycy nigdy nie wypierają się tego, że są wierzącymi, wręcz przeciwnie, ich religia jest ważną częścią ich często programu politycznego. No, dla nikogo nie jest tajemnicą, że ważną grupę odbiorców czy wyborców, dokładniej rzecz ujmując, prezydenta Trumpa stanowili ludzie głęboko religijni, należący do takich nowych kościołów protestanckich, nazywanych kościołami pentakostalnymi. I nawet w internecie można wiele filmów zobaczyć, gdzie to poparcie dla prezydenta Trumpa było oczywiste. Również fakt, że nowy prezydent Joe Biden jest katolikiem, odgrywa dużą rolę. Mówi się o tym, że 30% jego doradców to są właśnie katolicy, że on często publicznie bierze udział we mszy świętej i jest to dla niego bardzo ważne. No i pytanie jest, czy to jest to samo nakładanie się religii i polityki, jak w przypadku poprzednika. Otóż wydaje mi się, że jest tutaj pewna różnica i uświadomił mi tę podstawową różnicę między udziałem wymiaru religijnego w polityce za poprzedniej prezydentury i obecnej. Taki włoski teolog, historyk Massimo Fagioli, który napisał dokładnie książkę na ten temat, Joe Biden i katolicyzm amerykański. Książka ukazała się jednocześnie w języku włoskim i angielskim, prawie dokładnie w dniu inauguracji prezydentury Bidena. To, na co zwraca uwagę Fagioli, który jest autorem wielu książek publikowanych w różnych językach, przede wszystkim zajmuje się Soborem Watykańskim II, ale od kiedy pracuje w Stanach Zjednoczonych, od 2008 roku, również dla niego ważny jest katolicyzm amerykański. No i z jego książek wynika, że w Stanach Zjednoczonych pontyfikat papieża Franciszka napotyka na ogromny opór, tak dalece, że jeden z byłych nuncjuszy, który jest deklaratywnie przeciwnikiem papieża Franciszka, nawoływał go do dymisji kilka lat temu, właśnie w Stanach Zjednoczonych znalazł niezwykle silne poparcie. No i wśród biskupów nawet istnieje bardzo silny opór przeciwko takiemu liberalnemu podejściu do katolicyzmu, w którym nie prawo, nie nakazy, nie doktryna, ale właśnie otwarcie na potrzeby
społeczne, zwłaszcza ludzi najbardziej potrzebujących, jak imigranci, czy zmiany klimatyczne w nauczaniu Franciszka są bardzo ważne. No i to się spotyka z dużym oporem, niechęcią. Można powiedzieć, że wielu biskupów czeka, kiedy wreszcie ten pontyfikat się skończy. I co ciekawe, i to jest właśnie to nowe, ci przeciwnicy papieża Franciszka również nie kryli swojej antypatii do prezydenta Bidena, mimo że jest katolikiem, i uważali, że nie powinien przystępować do Komunii Świętej, bo jest zwolennikiem aborcji, że przez swoją kilkudziesięć lat trwającą już aktywność polityczną nigdy nie wspierał doktryny katolickiej, co ich zdaniem robił właśnie jego poprzednik Trump, który jednoznacznie opowiadał się za ochroną życia od poczęcia. Był więc takim liderem, guru ruchów pro-life. Natomiast Biden właśnie był zawsze zwolennikiem nie tylko ruchów pro-choice, tych właśnie, które są zwolennikami i popierają prawo kobiet do wyboru, czyli do aborcji. Również Biden wielokrotnie się wypowiadał na korzyść wspólnot LGBT, popierał małżeństwa tej samej płci. Więc to wszystko sprawia, że dla konserwatywnych hierarchów i kleru, ale też również wielu katolików i protestantów, on nie był ideałem. No więc teraz jest już prezydentem od 20 stycznia 2021 roku. No i zdaniem Fagioli w tej jego książce znajdujemy takie interesujące sprzężenie liberalnego katolicyzmu z liberalną polityką demokratów. No i w moim przekonaniu ten splot religii i polityki jest owocny, bo wzajemnie te dwa wymiary ludzkiej egzystencji się wspierają. Biden nigdy nie używał religii do celów politycznych, ale uważał, że religia jest dla niego ważna. Była to więc jak gdyby jego osobista, wewnętrzna motywacja. W tym sensie w niczym to nie narusza tej zasady, o której wspomniałem na początku, ścisłej separacji religii i polityki.